Szachowa Liga Szkolna Dąbrowskich Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2018-2019 dotarła do finału. W piątek 17 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 18 miało miejsce uroczyste podsumowanie szachowych zmagań, w których wzięły udział szkoły z Dąbrowy Górniczej. Najlepsi otrzymali puchary, medale i nagrody. Dzisiaj mieliśmy zakończenie Szachowej Ligi Dąbrowskich Szkół Podstawowych. Była to trzecia edycja w roku szkolnym 2018-2019. W rozgrywkach brało udział 9 szkół podstawowych, łącznie 14 drużyn. Rozgrywki trwały od stycznia do maja. Jeżeli chodzi o wyniki, można wyniki znaleźć na stronie internetowej chessarbiter.com. Tam znajdują się wszystkie nasze spotkania, które odbywały się w szkołach. Pierwszy zjazd Ligi Szachowej miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 8. Była to szkoła, która zwyciężyła w ubiegłym roku. Również tegoroczna edycja była sukcesem dla tej szkoły, ponieważ zdobyła pierwsze miejsce, zdobywając łącznie 16 punktów. Drugie miejsce w szachowej lidze szkolnej w bieżącym roku zdobyła szkoła numer 21. Jest to szkoła, która obecnie chyba ma największą liczbę szachistów i również trzecie miejsce należało dla tej szkoły, ponieważ w tym roku szkoły mogły wystawić dwie drużyny szachowe do rozgrywek. Następne miejsce, czwarte, bardzo niewielka różnica, bo jeden punkt zdobyła szkoła podstawowa numer 1. Jest to ośrodek również dla osób niewidomych i niedowidzących. W tym roku pomagali nam przy organizacji wolontariusze z warsztatów terapii zajęciowych, Stowarzyszenia Otwarte Serca, wolontariusze z 5 Liceum Ogólnokształcącego, jak również ze szkoły gospodarza, czyli szkoły podstawowej numer 18. Organizatorzy starają się promować szachy w całym mieście. Jest za to odpowiedzialne grono koordynatorów i nauczycieli, którzy pokochali ten sport. Tak rozkręciło się właśnie kółko szachowe, a potem zrodził się pomysł na rozgrywki międzyszkolne. Szachy dla młodych ludzi, no to przede wszystkim możliwość spotkania, rozegrania pojedynku szachowego, a także rozwoju zainteresowań. Praca nad koncentracją, praca nad zagospodarowaniem czasu też swojego wolnego, zarządzania przede wszystkim czasem. Szachy uczą pokory, uczą cierpliwości. Jest to sport dla każdego, o czym świadczy to, że biorą również udział szachiści, którzy są niewidomi bądź niedowidzący. Potrafią również rozegrać ten pojedynek szachowy i zwyciężać, czego dowodem jest tegoroczna liga, gdzie zdobyli czwarte miejsce. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej na szachownicy czwartej zawodniczka właśnie z tej szkoły zdobyła pierwsze miejsce, no i w klasyfikacji generalnej drugie miejsce. Piątkowe rozgrywki to finał kilkumiesięcznej rywalizacji uczniów dąbrowskich podstawówek. Początek kolejnego sezonu już po wakacjach.